Ewelina jest relatywnie młodym członkiem naszego zespołu. To, co jest w niej wspaniałe, to jest to, że ona łączy to, co my uczymy, czyli jakieś systemy zarządzania, ale przede wszystkim bardzo mocno stawia na człowieka. My wiemy, że żadna zmiana bez ludzi się nie uda. I ona jest właśnie o takich misji specjalnych pod tytułem, jak zmiana nie idzie według planu, bo ludzie nie do końca zrozumieli, to wtedy wysyłam Ewelinę, żeby wytłumaczył mi to, czego nie zrozumieli, jak ja tłumaczyłem, nie? Bo to tak czasami jest. Nie? To tak się zdarza, nie? Może się zdarzyć? Więc bez dalszej zwłoki mam tutaj napisane coach holistyczny, coś w tym jest, tak? I project manager, który u nas pracuje przy różnych takich trudnych tematach. Dla Was Ewelina Jasik. Zapraszam. Dzięki. Dzień dobry. To ja najpierw z Państwem złapię kontakt wzrokowy. Zachęcę do uśmiechu, bo mówi się, że uśmiech to taka jedyna krzywa, która prostuje wszystko, drodzy Państwo. I Was też zachęcam do tego, żebyście rozejrzeli się na prawo, na lewo, uśmiechnęli się do swojej koleżanki, kolegi, z którym siedzicie. No widzę, panowie już zrobili, drogie panie, panowie również. Tak, poczekamy chwilę, że nam tutaj Wiki odpali. A dzisiaj przychodzę do Państwa z takim tematem, a mianowicie jak pracą miękką wesprzeć przebudowę funkcji sprzedaży. Bo praca miękka niewątpliwie jest do zaopiekowania w momencie, kiedy wdrażamy wraz z teorią ograniczeń zmiany, no, które nierzadko rodzą opór. I tutaj też Pani ten opór zaadresowała i wspomniała, że to też jest obiektem troski managementu, co zrobić z tym oporem. I ja dzisiaj może tak niestandardowo będę chciała przyrównać tą przebudowę funkcji sprzedaży do remontu. Remontu domu, remontu mieszkania. Mamy tutaj kolegę Marcina Drzewieckiego, który będzie mówił właśnie o branży deweloperskiej. I może właśnie zanim jeszcze tutaj nam się ta prezentacja odpali, zapytam kolegi, co się wiąże z tym, że kiedy mamy ochotę no, zmienić coś w naszym otoczeniu, czy na przykład rozbudować nasz dom, czy wyremontować sobie poddasza, aby zrobić tam jakąś antresolę, to co zazwyczaj wśród naszych domowników się zadziewa i co się w nich może zrodzić, gdy mamy taki pomysł ad hoc? Obawa. Obawa. Przed zmianą. Przed zmianą, dokładnie. Obawa, co jeszcze, jak próbuję... Słucham? Ale też radość, fajnie, fajnie z tej radości skorzystać, nie? To nas wtedy niesie. Ale co jeszcze? Kiedy... Pytania. Aha, a ile ten remont będzie trwał? Ile będzie kosztował? A dzieciaki, czy my będziemy musieli teraz jeden pokój swój oddać na przykład i pomieścić się w tym drugim? Albo czy dostęp do kuchni, czy do łazienki będzie ograniczony? O. Albo czy na pewno to jest konieczne? To takie widzimisię. Mówi się, że to zazwyczaj kobiety wychodzą z takimi pomysłami. Nie wiem, czy panowie tutaj mogą pokiwać. A bo one nie chcą mieć świadomości zazwyczaj. One by chciały, żeby to wyglądało tak. Tak jak widziały na Pinterestie, nie? Jest, bardzo często jest. O, słuchajcie, moja prezentacja już jest. Tak, myśmy już tu o remoncie. Czekajcie, czekajcie. Tak, bo ja chciałam Wam pokazać w ogóle, co się może zadziać w głowach panów, którzy słyszą od swoich pań, że remont jest do zrobienia, nie? Freaking out generalnie. Dobrze, ale Paweł mnie króciutko przedstawił, to może ja jeszcze powiem nieco więcej o sobie. A mianowicie, czekajcie, czekajcie, trochę tu narozpisywałam, ale w skrócie powiem. Potem żałowałam, zresztą nawet do mojej siostry dzisiaj mówiłam, że żałuję, że ten slajd jest taki obszerny, a ja się postaram zmieścić w dwóch zdaniach. Na czym się znam? Znam się na pracy z przekonaniami i z nawykami, wśród menedżerów, wśród pracowników i prowadzę warsztaty, prowadzę też sesje coachingu w nowozelandzkiej metodzie Clean Coaching, ale nie tylko. Jestem
coachem holistycznym, który łączy różne narzędzia, także narzędzia z psychoterapii, które niejako pomagają przejść z tych przekonań, które trzymają nas w starym i nie dopuszczają do zmiany, na takie przekonania, które tą zmianę wzmacniają, bądź też w ogóle ją umożliwiają. Wiem też, jak badać ludzki potencjał i niejako alokować ludzi z danym potencjałem do odpowiednich ról i funkcji w firmie. Wykorzystuję do tego narzędzie DISC-D3. Tym narzędziem badam i konsultuję motywatory wewnętrzne, ale także właśnie przydzielam zgodnie z danym zasobem osobowym danej jednostki rolę, która byłaby najwłaściwsza, najbardziej efektywna, jaką mogłaby się zająć w firmie. No i tak na dobrą sprawę, już od prawie, słuchajcie, 10 lat wspieram szkoleniowo i warsztatowo. Właśnie zdałam sobie sprawę, że w grudniu minie 10 lat, odkąd pracuję jako trener, jako coach. I to, co głównie robię, to wspieram w tworzeniu strategii marketingowych, sprzedażowych, onboardingowych, budowania zespołu w oparciu o analizę talentów właśnie z wykorzystaniem tego narzędzia DISC-D3, budowania zaangażowania pracowników, tak jak tutaj mamy napisane, zwiększ zaangażowanie i efektywność zespołu z TOC, to właśnie Paweł na takie misje specjalne mnie wysyła, to ja pracuję tymi swoimi metodami. Czasem może czaruję, jak tutaj ta część sali powiedziała. Budowanie systemu wsparcia zdrowia psychicznego, to też jest mój konik, słuchajcie, czyli tam, gdzie faktycznie wyczuwamy pewne symptomy oporu, spadku zaangażowania, spadku motywacji, zwiększona liczba zwolnień lekarskich, czy też ucieczka kluczowych talentów w naszej firmie, to właśnie tam badam, diagnozuję, co się zadziało i co można by zmienić, jakie wdrożyć procedury ku temu, aby te zasoby ludzkie i te zasoby, które są w każdym z nas i tworzymy jedną organizację, pozostały i służyły tej organizacji. A tutaj z Pawłem i zespołem jako project managerka i właśnie ekspertka do spraw wsparcia przebudowy funkcji sprzedaży od tych tematów miękkich współpracuję, ale też jestem członkinią zarządu i menedżerką programów wellbeingowych i też tworzę właśnie politykę benefitów w firmie wraz ze współpracy z firmą Wellbeing Polska, a także to, co lubię, to moje poniedziałkowe zajęcia ze studentami i tam wykładam komunikację bez przemocy. I też właśnie te zmiany, które wprowadzam w firmach, to są takie zmiany bez przemocy. I chciałabym przedstawić taki krótki plan wystąpienia, żebyście Państwo wiedzieli, co się tu za chwilę zacznie dziać, ale też żebyście mniej więcej mieli takie ramy, kiedy zaczynamy, kiedy skończę, kiedy będzie przerwa. Zatem tak, trochę o remoncie mówiliśmy, czyli co remont domu ma wspólnego ze sprzedażą, cele, których nie widać, a pokażę. Opór wobec zmian, z czego wynika i jak go zaopiekować, jak zaproszenie do współtworzenia strategii sprzedaży wpływa na zaangażowanie naszych pracowników, handlowców. No i postaram się podsumować pewnym wnioskiem, co zatem warto. I na koniec przewidziałam właśnie takie 5 minut na Wasze pytania, moje odpowiedzi bądź odpowiedzi wzajemne, bo też zachęcam do tego, żebyście się tutaj dzielili, żeby ta przestrzeń była też taką przestrzenią benchmarkingową. Okej, okay. Wolfgang von Goethe powiedział, wszystko jest trudne, zanim nie stanie się łatwe. Banał. Teoretycznie nikt by czegoś takiego nie chciał słuchać, bo jest za proste, za gładko, łatwo powiedziane. No ale jak mówi to Goethe, warto się zastanowić, warto zwrócić na to uwagę i warto podjąć się próbie refleksji. Wszystko wydaje się być niemożliwe, dopóki możliwym się stanie. I właśnie tak jak z tym remontem. A po co to wszystko? Ile to będzie kosztowało? Będzie to rodziło obawy, dyskomfort, pewnego rodzaju niepewność, czy uda nam się to zrobić właśnie tak, jak sobie zaplanowaliśmy. No i właśnie, żeby coś zaplanować, trzeba sobie wyznaczyć cel. I wiadomo, że przed osiągnięciem tego celu trzeba będzie pewnie poczynić pewne zmiany. I zmiana, moi drodzy, dopóki rodzi dyskomfort, tak na dobrą sprawę wtedy prowadzi do rozwoju. Bo wtedy jesteśmy w sferze rozwoju, poza strefą komfortu, kiedy wkraczamy do strefy dyskomfortu. I generalnie, jeśli nie poddamy się urokowi tej zmiany, wówczas na pewno ona nie zaprowadzi nas do
dalszego punktu, w którym, no dalszego niż ten, w którym teraz jesteśmy. Dlatego też generalnie ja uważam, że zmiana jest sexy i niedawno mieliśmy Wielkanoc, więc stwierdziłam, że w takim jajecznym temacie o zmianie, moi drodzy, jeżeli jajo pęka z powodu zewnętrznego nacisku, życie się kończy. Zjadamy jajo na śniadanie. Jeśli jednak pęka z powodu nacisku od wewnątrz, czyli zmiana wynika z tego, że zdiagnozujemy wewnątrz pewnego rodzaju ograniczenie, je zaopiekujemy i postaramy się podzielić, tak jak tu kolega powiedział, tego smonia na kawałki, z nim pracować, wówczas rodzi się życie. Bo wielkie zmiany zaczynają się zawsze od wewnątrz. I teraz ja z racji tego, nie powiedziałam tego na początku, w swoich warsztatach i szkoleniach korzystam też z takiej metody, która nazywa się Applied Drama Technique. To jest metoda, to jest technika, która wykorzystuje elementy teatru, czasem improwizowanego, po to, żeby realne problemy opowiedzieć na problemach fikcyjnych, tak, aby uczestników moich warsztatów móc bardziej zaangażować, żeby niekoniecznie czuli, że mówią o sobie bądź o swoim przełożonym. No i teraz chciałabym zaprosić jedną osobę z sali do takiej krótkiej inscenizacji, bo czasem jest tak, że nie zapamiętacie, drodzy Państwo, tego, co usłyszeliście, a zapamiętacie to, co zobaczyliście. Więc zależy mi na tym, żeby tutaj właśnie do tej inscenizacji o celu zaprosić jedną osobę. Czy ktoś się mnie nie boi, byłby chętny przyjść tutaj na scenę? Czary jaja. Dobra, zapraszamy. Brawo dla chętnej osoby. Mam tutaj swój... Dobrze. Mam tu swój gadżet od mojego syna. Dobrze, że nie zauważył dzisiaj, że zabrałam mu z pokoju. W piłę nie będziemy grać, to od razu mówię. W ogóle, ilu jest tutaj piłkarzy, piłkarek? Kto lubi grać w piłkę w wolnym czasie? Paweł, tak, super. Ja nie wiem, czy lubię, ale generalnie grywam, bo muszę, bo mój syn mówi o tym non-stop od rana do wieczora. Panie Michale, skąd znam imię, nie? Znamy się. Słuchajcie, nawet jest tak. Moi drodzy, tym hokerkiem oznaczę cel, do którego jako organizacja będziemy dążyć. Niemniej jednak w tej inscenizacji ja zagram osobę, która reprezentuje zarząd, reprezentuje właścicieli firmy, a pana Michała poproszę, żeby w tej inscenizacji zagrał dyrektora sprzedaży, reprezentującego niejako interesy i cele swojego zespołu, ok? I teraz tak, ta inscenizacja przebiegnie w trzech aktach krótkich. Poproszę najpierw o zamknięcie oczu. Słuchajcie, ustawię cel i będę starała się pana Michała zaprowadzić do tego celu. Panie, to jeszcze słyszę. Okej. Mogę poprosić? Już można otworzyć oczy? Do mnie trochę bliżej. Okej. Poproszę o ręce w ten sposób. No więc tak. Ja jestem tym właścicielem firmy, tutaj mam dyrektora sprzedaży. Nic nie mówię swojemu dyrektorowi sprzedaży, prowadzę go do celu. No to jak zwykle. Aha, no właśnie, jak zwykle, czyli? No nie wiem, no taki schemat mamy, prawda, zarządzania. Okej, okay. A co więcej o tym schemacie zarządzania? Tym bardziej, że od sprzedaży właściwie, no co, no jeden cel jest zwiększyć sprzedaż. Prawda? Zwiększyć sprzedaż. Czuł pan opór? W sensie pchanie, mój nacisk, no, presję. Presję. No oczywiście, że tak. Aha, okej. Okay. Znak. Mówi mój szef. Tak. Po dobrze zakończonym roku to trzeba zmienić koszulkę, tą spoconą odłożyć na bok, założyć nową i nową grę gramy. Nową grę. Zaraz będzie drugi akt tej gry. Niemniej jednak ten pierwszy akt miał pokazać, że w momencie, kiedy to my uważamy, że wiemy, co trzeba zrobić, i cały nasz zespół niejako z taką presją zmuszamy do tego, żeby znalazł się w tamtym miejscu, to rodzi się opór. Mało tego. Zobaczcie, pan Michał... Ja chyba już jestem za stary na ten opór. Tak? Za dużo przeszedłem. Ale właśnie, za dużo przeszedłem. To mam takie pytanie. Jak to jest,
iść do celu idąc tyłem? Łatwiej czy trudniej? Kwestia wyćwiczenia. Kurczę, ale oporuję, nie? Nie no, drodzy Państwo, z sali, głos prosty. No trudniej, nie? Idę, nie widzę, może się o coś potknę. Ale jakie to wygodne, przecież cała odpowiedzialność jest po drugiej stronie. Dziękuję bardzo. No wspaniale właśnie. No tylko czy my jako szefowie chcemy mieć tą całą odpowiedzialność zostawioną na nas? Co jest intencją TOC? Żeby uwolnić czas dyrektora, żeby uwolnić czas właściciela i odpowiedzialność, żeby nie spływała tylko i wyłącznie na mnie, ale odpowiedzialność za ten, za to dojście do celu była podzielona. To teraz tak, akt drugi, mogę poprosić. To teraz ten wielki dzień, kiedy ja mówię, słuchaj, panie Michale, tam jest nasz cel, ok? Ale ja prowadzę. Idziemy do tego celu. Mm-hmm. Okay. Nie? No jak jest teraz? No zdecydowanie lepiej, chociaż można się spodziewać kierunku. Właśnie, chociaż można się było spodziewać kierunku. Zakomunikowałam, pokazałam, ale czy nadal ze mnie została zdjęta odpowiedzialność? No way. Mm-mm. Cały czas jeszcze kontrolowałam nie tylko to, jak iść, czy tą trajektorię, drogę, ale też to, czy mój dyrektor sprzedaży podąża w tym samym kierunku. Zatem, akt numer 3. Co zrobić, żeby uwolnić mój czas jako dyrektora, żeby pan Michał mógł również kontrybuować w tym, jaki mamy pomysł na to, żeby dojść tam do celu, no i żeby tak na dobrą sprawę nam się obydwojgu chciało tak samo. Macie jakieś pomysły? Dać mu autonomię. Tak jest? Co jeszcze? Usamodzielnienie zespołu. Jasne. Dobrze. Okej. Okay. A słuchajcie, a gdybym zrobiła coś takiego, zapraszam, tutaj naprzeciwko. Tam idziemy, nie? Mhm. Nie, no poczekaj, to tak idziemy, no bo jak usamodzielnienie, okay. To słuchaj, jeszcze ja... Chciałam zaproponować jeszcze jedną metodę. Tak zrobić, a szukać właściciela w tą stronę, to kurczę, to niech lepiej. Zobaczcie, mamy opór. Dyrektor sprzedaży chce już teraz autonomii. To, co chciałam pokazać, mogę na chwilę tylko, to, że w momencie, kiedy my stajemy naprzeciwko naszego zespołu po partnersku, czyli mamy przed sobą, nie każemy tej osobie czy temu zespołowi iść do tyłu, tylko idziemy równo, krok w bok, tak jak sidestep. No, okay. Tak? Mhm. Idziemy w ten sposób. Okej, ja jestem zaangażowana, to prawda, niemniej jednak to tempo nasze może być różne. To może nasz dyrektor sprzedaży, jego zespół nadać szybsze tempo. Ja mogę sobie chwilę zostać, możemy się puścić za ręce, ponieważ wiemy, gdzie jest cel i traktujemy siebie po partnersku równo. Ja zaprosiłam swój zespół do udziału w osiągnięciu tego celu. Panie Michale, czy chciałby pan powiedzieć, jak się pan czuł w tej inscenizacji w trzech aktach? No nie, no myślę, że to jest oczywiste, że przepychanie się nawzajem jest stratą czasu i energii, to chyba każdy wie. Tak, tak. Ale nie wiem, czy ten ostatni nie jest zbyt idealistycznym rozwiązaniem. Mm-hmm. Być może, może być. Bardzo dziękuję za tą inscenizację, za tą możliwość. Tak, należą się brawa! Hokerek niech sobie zostanie. Jakby ktoś chciał poćwiczyć cele, dążenie do celów, to można. Najbardziej. Słuchajcie, przebudowa funkcji sprzedaży tak na dobrą sprawę wymaga odpowiedzi na pytania. Trzy proste pytania. Co zmienić? Na co zmienić? Jak spowodować te zmiany? Kocki, klocki zaczynają się w ogóle już na etapie co zmienić, czyli w momencie, kiedy identyfikujemy wąskie gardło. Na co zmienić? No i później jak w ogóle nazwać cele operacyjne, cele pośrednie, tak aby nas skutecznie doprowadziły do tego jednego celu. Po nitce do kłębka, od chaosu, tego remontu, z odwagą do zmiany, do celu. Właśnie ta odwaga jest potrzebna. Ta odwaga w liderze, ta odwaga w tych, którzy tą zmianę będą niejako przekazywali i komunikowali dalej w zespole.
by się nie pogubić, warto mieć rozbiegówkę. Kto pamięta rozbiegówki na studiach? Na koniec trzeba było iść się rozliczyć z książek wypożyczonych. A obiegówka. Dzięki, pomyliłam. Dla mnie to była zawsze rozbiegówka, może dlatego, że brałam duży rozbieg. No niemniej jednak. Rozbiegówka, niech tak zostanie, dobra? Możemy się zgodzić wszyscy tutaj? Okej. Okay. Słuchajcie, najpierw trzeba zdiagnozować to, gdzie jesteśmy, z czym zaczynamy. Następnie przyjrzeć się naszym zasobom, tym osobowym, czasowym, finansowym, informacyjnym zasobom. Oczywiście mieć świadomość, gdzie zmierzamy, czyli na co zmieniamy. Dalej, co nas wspiera w drodze do celu, ale też co zagraża osiągnięciu tego celu. I po czym poznamy, że jesteśmy na miejscu. Bardzo często ten fakt jest pomijany, czyli konkretnie, gdzie my chcemy być, jaki wynik sprzedaży bądź jaka wielkość przerobu na końcu roku jest tym, tą wielkością pożądaną. I właśnie, słuchajcie, na każdym z tych etapów jest do wykonania miękka praca. Dla takich specjalistów jak ja, praca związana ze zmianą przekonań, praca związana ze zmianą postawy, praca, która wymaga czasem zdobycia pewnych umiejętności należących do obszaru inteligencji emocjonalnej, w którą między innymi wchodzi skład samoświadomość, samokontrola, dyscyplina, czy też umiejętność współpracy, empatia. I generalnie to, czego potrzebują wasi pracownicy w procesie zmiany, to wynika i z mojego doświadczenia, ale też jest poparte w większości wynikami Uniwersytetu Stanfordzkiego, że to, czego potrzebujemy, to uznania, docenienia i dostrzeżenia potencjału, pomysłu i wkładu. Liv Larson, to jest taka pisarka, która traktuje właśnie bardzo szeroko temat wdzięczności, uznania. Mówi o czymś takim jak wysokooktanowe uznanie. Kolega Łukasz w swojej prezentacji miał takie zdanie, gdzie wspominał o tym, że ludziom czasem brakuje paliwa. Zostało mi to w głowie, bo właśnie to się bardzo mocno łączy z tym, co chcę wam powiedzieć. Wysokooktanowe, czyli takie, które pozwala nam nie tylko ruszyć nogą, ale rozwinąć skrzydła, polecieć dalej. I takiego uznania, takiego dostrzeżenia i docenienia potrzebują nasi pracownicy, zwłaszcza ci z pokolenia Z. Samorealizacji, zaufania. Tutaj jedna z pań powiedziała, kiedy pan Michał i ja inscenizowaliśmy scenkę o celach. Szanse na zrealizowanie swoich celów i ambicji. Ha, risky, naprawdę ryzykowne, ale słuchajcie, warto. Sensu i kierunku, nawigacji. Często aktualizowanej nawigacji. Czy coś się zmieniło w tym, co stanowi nasz zasób? Nie wiem, może zmieniły się zasoby technologiczne. Trzeba o tym poinformować. Jasnego podziału obowiązków, przydzielenia ról i jasnego podziału też uprawnień. Jeśli pamiętajcie, dzielicie obowiązki i role, trzeba też pamiętać o podziale uprawnień. Spotkałam się, pracując z jedną z firm, z czymś takim, że była bardzo trudna sytuacja z jednym z kluczowych klientów. Tam była sytuacja gardłowa. 4 osoby z zarządu w tym czasie były na targach w Hanowerze i nie było prokurenta. Nikt nie mógł podpisać wyjątkowo pilnych dokumentów. W związku z tym ta sytuacja bardzo angażowała w niekomfortowych warunkach osoby z zarządu, które nie do końca mogły w tym momencie coś podpisać. Tam nie było nawet podpisu kwalifikowanego, chyba był duży, duży problem. Trzeba było niejako miękko negocjować z tym klientem, aby przyjął opóźnienie w nadesłaniu tych dokumentów o 2 dni, czekając po prostu na powrót przynajmniej jednego z członków zarządu, aby mógł się z nim spotkać i podpisać to, co było ważne. Więc żyjemy w świecie technologii, niemniej jednak to uprawnienia związane z podpisem tych dokumentów nie były również delegowane. Transparentna komunikacja. To jest coś, co na warsztatach z grupą bardzo często spotykam, że my byśmy chcieli robić więcej, ale my nie wiemy co. Poza tym to, co robimy, stale się zmienia. I komunikują nam to
osoby różne. Czasem przyjdzie team leader i powie, że nie, teraz robimy inaczej. Czasem przyjdzie prezes, a czasem jeszcze spotkamy dyrektora operacyjnego przy ekspresie do kawy i on powie, tak to robicie? To tak nie leciało. Trzeba inaczej. W związku z tym naprawdę robi się jeden wielki chaos i pracownik wówczas naprawdę, wierzcie mi, jest zainteresowany tym, żeby skończyć pracę o 16. I nie ma nic w tym złego, bo ja nie zachęcam do nadgodzin, tylko mówię o tym, że on chce dobić do tej 16, robiąc czasem wszystko inne, aniżeli to, czym powinien się zajmować i czym jego funkcja jest zobligowana. Ale też potrzebuje zaufania, autonomii, dojrzałego przywództwa, czyli właśnie takiej sytuacji, kiedy ja powiem na przykład, wracając jeszcze do tej naszej scenki, okej, panie Michale, pan wie, gdzie jest cel, ja ufam, że pan ma wszystkie zasoby ku temu, że pan tam może dojść sam, a ja zajmę się tym, co jest w obszarze moich teraz zainteresowań, kompetencji i to, czego moja organizacja wymaga, aby się tym zaopiekować i zaadresować na już, bo jest to pilne. No i teraz tak generalnie raz jeszcze powtórzę, bo chciałabym, żeby to było takie dla was takeaway quote, czyli że wszystko jest trudne, zanim nie stanie się łatwe, wszystko jest niemożliwe, dopóki tym możliwym się stanie. Dlatego zachęcam was, żebyście nie kupowali tak łatwo, bo i w was, menedżerach, liderach, dyrektorach może się pojawić czasem bezsilność, bezradność. To jest normalne. Żeby nie kupować kolejnego tłumaczenia, nie da się zrobić, nie da się zwiększyć sprzedaży. Zamiast tego wysłuchaj, poproś, zaproś do sesji czasem kreatywnego szukania rozwiązań z takimi narzędziami jak Circle Concept, Relative Words. Jeśli będziecie chcieli, możemy o tym też porozmawiać w przerwach networkingowych. Zapytać też czasem naszych key account managerów, bo przecież zatrudnialiście ich pewnie według jakiegoś patternu, według jakiegoś wzorca. To są na pewno osoby z dużym doświadczeniem, mające na swoim koncie wiele sukcesów. W związku z tym one naprawdę mają wiele do powiedzenia i chcą, żeby ich wysłuchać. Powiedzieć im wprost, słuchajcie, nie działa nam to i to, chcemy usprawnić to i to. Jak to robiłaś w poprzedniej firmie? Co ci się sprawdziło? I wtedy ten key account manager myśli sobie, czuję, że zostałem zauważony, czuję, że to, co było moim doświadczeniem w przeszłości, może w jakiś sposób być wykorzystane czy przydać się tu, w tej sytuacji, w tej historii biznesowej, że z tego korzystamy. No i tutaj kłania się bardzo prosta teoria celów Edwina Locke, która właśnie mówi o tym, żeby zaprosić pracowników do wspólnego procesu ustalania celów. Jeśli to zrobimy, pracownik wówczas takie cele traktuje jako własne. Utożsamia się z nimi, utożsamia się z celem, przywiązuje się do organizacji, angażuje się w wykonanie powierzonych mu obowiązków, bo właśnie cel jest mu wtedy bardzo bliski, jest też punktem jego ambicji. No i taka piramida celów, troszeczkę inaczej niż tutaj kolega powiedział, że tam z góry było coś nakazane i jeśli to nie zostało wykonane, to było powiedziane, że no idziesz z nami albo w ogóle z nami nie idziesz, czyli rozstanie. Ja trochę może tutaj pokażę totalną rewoltę, czyli od drugiej strony. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby rozmawiać z pracownikami, tworzyć właśnie warsztaty takich sesji generowania rozwiązań. I zauważyłam to z własnego doświadczenia i w praktyce, że kiedy zapytałam pracowników jednej z firm, z którą współpracuję właśnie w ramach TOC, po co przychodzicie do pracy? Jakie jest wasze why? Dostali karteczki, post-ity, mieli tam napisać, podejść, jak już będą gotowi, przykleić na flipchart. Przyklejali. Później okazało się, że większość tego, co przykleili, możemy zaszeregować w trzy kategorie, a mianowicie chcemy więcej pieniędzy, przychodzimy tu po prostu, żeby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie, żeby zarabiać. Druga rzecz to była, chcemy się rozwijać, chcemy czuć się potrzebni, przydatni właśnie, bo te nasze kompetencje się tutaj sprawdzają. I trzecia rzecz, żeby spędzić miło czas, bo mamy super zespół. I tak na dobrą sprawę, później zapytałam ich, okej, każdy z was jest w jakimś dziale, to jakie cele realizuje zespół?
No to głównie, no bo chcemy wyrobić pewien tam pułap, który został nam zakomunikowany. Mało tego, chcemy też się w ramach zespołu rozwijać. Interesuje nas, co robią lepiej inne zespoły w ramach tej jednej organizacji. Zostawiliśmy w takim razie dwa cele, czyli rozwój i kasa. I teraz w momencie, kiedy pytamy o cel firmy, zresztą to też kolega Łukasz miał na jednym z pierwszych slajdów, firma jest po to, żeby zarabiać pieniądze. Tak na dobrą sprawę, okazuje się, że cele zespołu były jednakie i tożsame z celem firmy. I to samo można osiągnąć, robiąc ten krok od góry, czyli wywierając presję, ma być tak, 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 tak. Wówczas tutaj piorun, taki jak ta nasza wczorajsza burza, czyli rodzi się pewien zgrzyt i opór wśród pracowników i tak na dobrą sprawę wydłużamy wtedy czas wdrożenia zmian, a jeśli poświęcimy ten czas na to, żeby rozpoznać cele pracownika, cele zespołu i pokazać, że my tak na dobrą sprawę chcemy tego samego, osiągniemy, słuchajcie, więcej. I tak? Jak można, bo wydaje mi się, że to wszystko zależy od sytuacji. Jeśli mamy opcję taką, że realizujemy projekt, na który mamy ten miesiąc, tak, po pierwszej sesji, i jest miesiąc. Jeśli firma jest duża, jest cały zakład i mielibyśmy teraz ze wszystkimi przepracować cele i skłonić ich do wspólnego zrozumienia, że to ma sens, to ten miesiąc, który dostaliśmy na to, żeby przed kolejną sesją spotkać się i omówić, jakie były rezultaty wprowadzenia zmiany, jest niewykonalny, jeśli nie będzie to z góry narzucone, tak mi się wydaje. Ta strategia, o której tutaj mówimy, jest raczej długoterminowa. Jest długoterminowa, natomiast jest skuteczna. To jest tak jak, słuchajcie, z profilaktyką zdrowia. To, co my zazwyczaj robimy, to łykamy tabletki, żeby tylko pewien symptom, pewien objaw. Ja się absolutnie z panem zgadzam. Mówię o tym dlatego, że przed chwilą padło takie hasło, do którego będę prawdopodobnie oczekiwał jakiegoś dowodu, że zrobienie tego według czerwonej strzałki ostatecznie wydłuża proces. Wydaje mi się, że to nie jest prawda. Jeśli są na to dowody, to chciałbym je usłyszeć, bo oczywiście czerwona strzałka wywoła konflikt, ale czy ona wydłuży proces? Z przyjemnością na ten temat z panem podyskutuję, kiedy będziemy mieli czas, bo już widzę tutaj kolega Paweł mi pokazuje timing. Jak najbardziej chcę zaopiekować się odpowiedź na to pana pytanie, żeby pan nie pozostał z niczym. Niemniej jednak to, co powiedziałam, chcę powiedzieć, co warto, to jest ten mój ostatni element, czyli warto zatem adresować pracę w miękkim obszarze, by równolegle zwiększała szanse na powodzenie w realizacji założonych celów sprzedażowych. I tak jak wspominam, na każdym z tych etapów jest potrzebna praca miękka zarówno z team liderem, jak i z pracownikami, z zarządem, jak i z dyrektorem sprzedaży. Drodzy Państwo, wszystko jest trudne, zanim nie stanie się łatwe. No i po remoncie wyszło nam kolorowo. Dziękuję.